ma światła, bo nie mogę tam zapalić. Proszę sobie wejść. Dziękujemy bardzo. Żeście przyjechali tak. Skąd jesteście? Z koła. Skąd? Z koła. 100 kilometrów. Taki jest nasz kościółek. Super, świetnie. Tam niech się pan nagra na komórkę, pan wie wszystko wiedział. To są drzwi zrobione miesiąc cztero. Nowe. To zrobił siostry syn. Sam to robił. No znaczy się wszystko układa. Gdzie są normalnie przesięgu? Teraz będzie odpust w piątek. Matki Boskiej Śnieżnej zakończenie. I msza święta będzie tutaj normalnie. Msza święta będzie normalnie tutaj w kościele, tak? Co? Msza święta będzie w kościele. Tak, już się skończyły wszystkie, co były i w piątek zakończenie Matki Boskiej Śnieżnej. O 7 będzie msza. No to chyba. Tylko 4 razy do roku się odprawia, w niedzielę nie ma. O tu było poświęcenie w siennicy, wszystko już skończyło się. Ale jakie drzwi w ogóle wejście, no. I tu organy jeszcze są, tak? Organy tam na razie wstawione, bo tu były gdzie te drzwi, no niby to drzwi, nie wiem. Ale tu z powrotem będą. Bo te, wie pan, jak jest uroczyste, to mają swoje takie nowoczesne. A to już organy ponad 200 lat, ale takie deptane są. No, ale grają. Takie miejsce się czuje. Świetne miejsce, bardzo ładne. Bardzo ładny kościół. No, taki nasz, kochany. Bo jak żeście przyjechali tak daleko, to... Ale klucz jaki pani ma wielki. O, mógł pan się tu zrobić. Jaki klucz wielki. Tu niech pan się zrobi. Ale tu niech pan stanie. A, tutaj. Mógł padać, raz, dwa. Chcesz? Mokniecie. No. Jaki klucz. Tak zmokniemy i tak zmokniemy. O, zmokniemy na pewno. No, musicie się gdzieś schować. No. Tylko nie pod drzewem. Dobra, jedźcie w głowie. Jedźcie. Ja dopiero przyjechałam, mnie córka przywieza dopiero i... Okno zamykam, widzę, że stoicie to. To zamknąć? Nie potrzeba. Ale to zamknę. Miła pani pokazała nam kościół. Zaczynamy nagrywanie od tego miejsca. Byliśmy w Decathlonie. Po matę. Michał był po buty. Ale nie starczyło pieniędzy. Bo Rysie sobie kupił matę. No i teraz chcielibyśmy coś zjeść. I nie zmoknąć. Ale burza raczej jest dookoła już. Nie ma czystego nieba nigdzie. No nie, a w kole była tragedia. Dzwonili się pytać, czy okno pozamyka. Dobra, może ja założę tą kamerę, bo to w fajne miejsce jeździmy. To załóż. I przyskamy na tym. Jedziemy gdzieś. Kamera przygotowana do nagrywania, ale nie zakładam ją na razie na kask, bo... Burza. Burza i deszcz. I spadamy gdzieś zjeść coś i zobaczymy. Może coś z tego wyjdzie, jakiś vlog. Tymczasem zwiedziliśmy sobie ten kościół. Tu też woda leci. Tu piwo kosztuje 12,99. Naszą pogodą jest jebana. Zobacz jak woda z rynny leci. Ej kurwa, woda mi naleciała na telefon. Weź go, wytrzyj go szybko. Gdzie? Mokre spodnie? Jak to wygląda? Nasza podróż do Kalisza. Bangladesz. Jak te żule w bramie. O, przejaśnia się. A nie, to błysk. Please, please, please.
to się wygląda. Do dupy. Mam jeszcze pół godziny, daliśmy sobie do 20 czas. Jak nie przestanie padać, to jedziemy w deszcz. No dobra, ale na pewno jedziemy w taki deszcz. To jest tylko masakra jaka w ogóle. Nic nie będziemy widzieli, bo ja nie mam żadnego windowa ani nic takiego. Ja sobie nie wyobrażam jazdy, jak mi zawiewam te kropelki do środka. Michał. Iwana. Nie przestaje. Przechodzi. Nie przestaje. Michał, spieprzamy, nie pada. Poczekaj, no. Stacja benzynowa. Tego będziemy widzieć, tego będzie wszystko? Nie. Coś tu twardo idzie. Przez wodę. Zalana ulica. To jest zasłona chodnicy albo silnika? Nie wiem. Halo? A ty nie przejedzie? Niektórzy nie mogą, niektórzy zalewają auta. Tak. Wrócę do niski jak chuj. Na Ostrów, bo już trzeci raz wracamy. My też nie wiemy, z koła jesteśmy, jeszcze motocyklami przyjechaliśmy. Tutaj nie przejedziecie raczej. Możecie ryzykować, ale naleje wam się do auta. To jest F-ka. Co jest? F-ka. V-ka, tak? W sensie? V-ka. No. Ładne. Nie ryzykujcie. Nie ryzykujcie. Już zdech. Lepiej odciepł akumulator. Weź go na bok. Głupi pomysł chyba, co? No głupi, ale mi jęknął. I co tu? Co tu ty? Tak, bo ja to muszę lepiej. Uwaga. Musi wsiąść, żeby się wejdzie. Wody to co? Wody to co? Mniejsza, nie? Może być, wiesz co? Masz wiązki w dole, nie? On ci zgasł teraz? No, to lepiej wyjechałem. To lepiej odłącz. Niech ta woda zleci. Masz klucz? Odłączam drugi akumulator. Powinieneś się płaty pobierać za odłączanie akumulatorów. 50 sztuk. Sucho. No ale sucho to może być, tylko że po prostu ubezpieczeń nie wytrzymał. Wilgoci, nie? Wilgoci gdzieś tam, nie? Kurwa. Jeśli mi się akurat trafi, to muszę lecać. Dobra, lecimy dalej. Spoko. My musimy tutaj skręcić. A tam?
Nie przejadę? Po chodniku, ewentualnie. No. Dawaj, Michał! Wody, kurwa, wiesz, że tu... Studzienki w drugą stronę działają. Widzisz to? Chyba kalisz zalało. Objeżdżamy. Czasem tak nieraz bywa, że się przedłuża i się kisi. Czeka na koniec deszczu. No cóż, bywa. Teraz jeszcze tylko kawałek drogi do koła. Finita. No i cóż, z tego vloga to tylko nakręcona jakaś tam przygoda. Oczekiwanie na to, aż przestanie padać. Jakieś kamienice na starym mieście. No ale wali gównem. Chyba też tylko moją studzienkę wywaliło. To zaczyna znowu padać. Więc będę musiał jednak schować kamerę. Dosyć się już wody dostała. Wilgoci. Może jeszcze uda się dojechać do stacji benzynowej. Chyba jednak wyciągnąć tego hot doga. Samochody znaczy
pływają strugami wody. Coraz mniej zaczynam widzieć. Takiej pogody się na motor nie spodziewałem dzisiaj. Trzeba pochować elektronikę. Kurde. Zjeżdżamy na Orlena. Fajnie jest, co? Zajebiście. No bo witam kogo goście. A my jedziemy sobie dalej w strugach deszczu. Gdzie ta stacja? Jest. Jest. Jest stacja. Kurde. Żeby coś tu komentował. Nie. Ja pierdziel. Nie wiem, że do tego momentu jechało całkiem przyzwoicie. Później. I co? Przestało padać? Najadłeś się? Super jest. No to jedziemy dalej. To co, zakładasz kamerę na ten? Mój czy twój? Twój. SMS-a. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba nie, bo jest... Zakłada. Albo nie. Wydaje się, że my bardzo homoseksualnie wyglądamy na tym zdjęciu. Do następnego.